Hej kochani, witajcie w kolejnym luźnym filmie na moim kanale, czyli będzie vlog z podróży. Pojechałam do Chorwacji i jestem w Baszkiej Wodzie, tak się to wymawia, mam nadzieję. I myślę, że spędzimy fajnie te kilka dni, postaram się coś tam dla Was troszeczkę nagrywać. Wiem, że część z Was lubi takie luźne filmy na moim kanale. Przyjechałam tutaj na tak zwane workation, jak to się teraz popularnie nazywa, czyli będziemy sobie po prostu odpoczywać i pracować. Mamy cały sprzęt, komputer i słuchajcie, to mam taki widok, przepraszam. Mam jakąś chrypę. Taki mam, słuchajcie, widok z tarasu, także jest naprawdę cudownie. Byliśmy tutaj 2 lata temu, widok na morze, na góry, to jest super, także bardzo mi się podoba. No i będę sobie pewnie montować dla Was filmy i nowe szkolenia online, które wyjdą jakoś w czerwcu. W takich okolicznościach przyrody, więc nie ukrywam, że bardzo mi się podoba. Będziemy tutaj 10 dni, także super pogoda, jest ekstra, jest 7 rano, a ja jestem na ramionczkach, także ekstra. Wczoraj przyjechaliśmy, słuchajcie, i było tak duszno, tak parno, że nie wiem, po co brałam bluzy i kurtki. Myślałam, że tutaj jest tak jak u nas, jeszcze po prostu chłodno, bo byliśmy tutaj 2 lata temu i była beznadziejna pogoda w czerwcu, jak mam być szczera, więc spodziewam się, że znowu będzie nie za ciekawie, jakby mi to nie przeszkadza, bo i tak przyjechałam tutaj troszeczkę popracować, ale bardzo się cieszę, że jest tak ładnie, bo też myślę, że troszeczkę odpocznę i poplażuję i będę zbierać energię na najbliższe kilka miesięcy, bo szykuje się pracowity sezon ślubny. Wyjechaliśmy 7:30 z Wrocławia, także uważam, że trasa jak najbardziej ok, 13 godzin z 3 takimi dosyć krótkimi przerwami, także całkiem ok. Dzisiejszy plan mam taki, że będę oczywiście odpoczywać, po pierwsze, po drugie pewnie pójdę na plażę, po trzecie pewnie pójdziemy tutaj też gdzieś pospacerować, no i po czwarte będę montować dla Was film z paletką Mexmo. Tak jakby ktoś powiedział, trochę taki może PRL, ale słuchajcie, nam to nie przeszkadza, jest dobry internet, jak widzicie, to na sprzętu mojego męża, tam też mój komputer, ale najważniejszy jest ten widok, który mam tutaj, czyli wychodzę i właściwie przy tym stoliku pewnie będę sobie pracować, także cóż. Apartament składa się z 2 pokoi, właśnie z takiego salonu i sypialni. I z sypialni, co fajne, też mamy, słuchajcie, tarasik, także ekstra, właściwie 2 pokoje z tarasem. Jak się pokłócimy, to każdy będzie miał swoje miejsce. Żartuję. Przyznam Wam, że zapłaciliśmy mniej niż 1000 zł za 9 nocy w tym pokoju, także naprawdę super. Oczywiście nie ma śniadań, nie ma też luksusów, ale jak chcecie jakiś fajny apartament, to serdecznie Wam polecam, bo właściciele są przemili, jest czyściutko i to jest też bardzo ważne. Apartament nazywają się apartment z Matic. Przysiedliśmy sobie przy świętym. Zobaczcie, jaki to jest piękny widok na góry. Plaża. W ogóle prawie bez ludzi, także super. Góry, święty, Nikola. No i tutaj cały widok. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Ty mi powiedz, gdzie jesteśmy? W Baszkiej Wodzie. No i co? Jest ciepło? Jest gorąco. Aha, ale miałem się nie udzielać, bo to jest vlog twój, a ja jestem tylko tutaj nosicielem kamery. No ale zawieruję, jak coś mówisz. No na pewno nie jak ja. Nie jak ja, a jak kto? No i teraz co tam mamy za plecami, bo to jest ciekawe. To góry. No. Jaka ona się skopać? A śmieszna. O, jeszcze wosk jakiś na niej jest. Patrz. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.
to razem z warzywami. Byliśmy, słuchajcie, na zakupach, zobaczcie, mamy pełną lodówkę. Oczywiście mnóstwo warzyw i innych rupieci. Część zabrałam z Polski, ale co najważniejsze, postanowiłam, słuchajcie, zrobić keto serniczki. Aparat mi zaparował. Sera białego ricotty, erytrytolu, dałam laskę wanilii, bo kupiłam w Polsce, i owocki, także niedługo pokażę Wam, mam nadzieję, piorunujący efekt końcowy i mam nadzieję, że będą pyszne. Serniczki w trakcie pieczenia minęło jakieś 15 minut i nie przewidziałam tego, że one, słuchajcie, tak wyrosną. Wystają za foremki, ale chyba opadną, tak myślę, jak się skończą piec, także póki co wyglądają tak. Czas, słuchajcie, na degustację, wygląda to tak. I sprawdźmy, jak smakuje. Całkiem smaczne. Siedzę sobie, słuchajcie, na balkonie i mam taki cudowny widok. Słońce już prawie zaszło, ale jest cieplutko, naprawdę. I co robię? Oczywiście troszeczkę pracuję. Montuję dla Was film na jutro, środa, Wy już go widzieliście, z paletą Mexmo, także tak to wygląda. Rano trochę wiało, już teraz się uspokoiło, także znowu jest patelnia, tak jak było wczoraj, i usiedliśmy sobie w takim barze, w restauracji przy plaży, nazywa się La Bomba. Jedzenie było naprawdę pyszne, ale pewnie nie wiem, czy mnie słyszycie, bo tak strasznie fale tutaj dają. Siedzimy, słuchajcie, z takim widokiem na morze, patrzcie jak ładnie. Także zjedliśmy super jedzonko, wypiłam sobie winko z wodą gazowaną i od dwóch dni mój makijaż wygląda właśnie tak, czyli krem, a właściwie emulsja ze SPF-em z Basic Luck i pomadka chuda. Zobaczcie, jak ona się pięknie błyszczy w słońcu, ale przyznam szczerze, że jest totalnie beznadziejna i wręcz mam wrażenie, że jeszcze mi wysusza usta, także tragedia. Używam jej tylko dlatego, że była w kalendarzu adwentowym z Sephory, także to jest mój duet od dwóch dni. Wróciliśmy jakiś czas temu z rowerów, zdrzemnęłam się chwilę i słuchajcie, zamiast pójść na plażę, to sobie rozłożyłam całe stanowisko na tarasie, bo stwierdziłam, że nie chcę mi się tam schodzić i grzać na tym słońcu. Tutaj to sobie przynajmniej będę mogła na chwilę wrócić do pokoju, jak będzie mi po prostu za gorąco. Tutaj rozłożyłam sobie koc i poduszki, kremy, kawka mrożona i poleżałam trochę, poopalałam się i zażyłam słoneczka. Jeszcze naprawdę jest dość słońca. Pogoda w ogóle, słuchajcie, rano było naprawdę wietrznie, jak żeśmy jechali na rowerach, a teraz się wszystko trochę uspokoiło, także jest całkiem przyjemnie. Pogoda jest po prostu cudowna. A ja zabieram się, słuchajcie, za robienie kolacji. Będę robić warzywa pieczone, tak jak bardzo często robię w domu. Także za chwilę Wam pokażę, co będę tutaj przyrządzać. Słuchajcie, dałam te pomidorki takie koktajlowe, różne kolory, pokroiłam dwie główki czosnku, bazylia i teraz poleję wszystko oliwą extra virgin, to jest akurat z Lidla, z tygodnia greckiego, ale kupiliśmy ją tutaj, po prostu pojechaliśmy zakupy do Lidla. Teraz trochę tej oliwy i tutaj jeszcze trochę soli i pieprzu i za chwilę to wleci do piekarnika. Tutaj mam cukinię, sól, pieprz i dosłownie oliwa z oliwek. Później, jak już się trochę podpieczę, to sobie dam na wierzch mozzarellę. No i tak wygląda nasza kolacja. Cukinia pieczona. Na koniec dodałam trochę parmezanu jednak.
tu są te pomidorki już rozgniecione, zawsze ten czosnek rozgniatam i robi się taka fajna pasta, nawet super się nadaje, jeśli na przykład jedzie chleb, to też jest to po prostu ekstra. I sałata z cebulą, sól, pieprz, oliwa z oliwek. Oczywiście obowiązkowo białe winko z lodem, z gazowaną wodą i z limonką. Także teraz będziemy sobie jeść kolację. Kolejny dzień w pięknym miejscu. Czekamy właśnie w kolejce na prom na wyspę Hvar. Dzisiaj robimy sobie taką wycieczkę, także przyjechaliśmy pół godziny wcześniej, a i tak jest mega kolejka, także nie wiem, czy się zmieścimy, nie wiem, czy popłynie jeden prom, czy dwa. Zobaczymy, bo jest jeszcze jakieś 15 samochodów przed nami, także możliwe, że będziemy musieli czekać kolejną godzinę. Wieczek. Niestety się nie udało. Musimy czekać. No i niestety nie udało się wjechać na prom, także nic straconego, bo troszeczkę sobie tutaj pochodzimy po tej miejscowości. Także idziemy na jakąś kawkę może. Kolejny prom jest chyba za godzinę. Zaraz to sprawdzę, żebyśmy się nie spóźnili do samochodu. Jesteśmy, słuchajcie, na promie. 2,5 godziny czekaliśmy, albo chyba nawet dłużej, nie wiem, która jest godzina teraz. Byliśmy tutaj o 11, a jest 14, także 3 godziny czekaliśmy na prom. Chociaż pani mówiła, że co pół godziny, to niestety nawet co półtorej godziny nie było, także fatalnie. I cóż, weźmy sobie sałatkę, bo już byliśmy głodni. Woda ma przepiękny kolor. W sumie powiem wam, że pierwszy raz dziś w ogóle płyniemy jakimś promem, oprócz promu w Świnoujściu oczywiście. Także fajnie. Szkoda tylko tyle, że trzeba było czekać prawie 3 godziny. Weszliśmy właśnie na górę i popijam sobie moją herbatkę lawendową. Jest bardzo pyszna. I takie widoczki tutaj z góry. Zobaczcie. The way I do about anyone but you.
to lose you now. I don't know what I might do. Jesteśmy właśnie na dole i chodzimy sobie tutaj w porciku. Jest naprawdę przepięknie, także zwiedzamy, ale nie mamy za dużo czasu, bo właśnie sprawdziłam i prom jest ostatni o 21:30, więc przynajmniej by się przydało być tam z półtorej godziny wcześniej, żeby się na niego po prostu załapać. Także jeszcze chwilę pochodzimy, chyba nic nie będziemy jeść, bo nie bardzo mamy czas i zaraz wracamy. Czekamy już na prom, a właściwie usiedliśmy w restauracji, mamy jeszcze, słuchajcie, 2 godziny. Postanowiliśmy wcześniej tutaj przyjechać, żeby się nie spóźnić, żeby zdążyć na ostatni prom, żeby nie nocować w samochodzie, ani tutaj gdzieś w tej miejscowości, bo nic ze sobą nie mamy, także stwierdziliśmy, że lepiej być wcześniej i czekamy właśnie na jedzonko. Powiem Wam, że przejechaliśmy wyspę od początku do końca, jedna wąska droga, mega kręta, więc jak ktoś ma jakąś chorobę lokomocyjną, to zdecydowanie nie polecam. I w sumie takie dwie miejscowości, czyli Kwar i ta druga Jelsa, nie wiem jak się czyta, pewnie źle mówię. To w sumie chyba takie dwie największe atrakcje tutaj. Pewnie też jakieś wioseczki, jakieś plaże, ale już nie zdążyliśmy nigdzie jeździć przez to, że nie zdążyliśmy na poprzedni, a właściwie zdążyliśmy, ale się nie zmieściliśmy na poprzedni prom, także cóż, jakoś dużo nie zobaczyliśmy na tej wyspie, ale powiem Wam, że jakbym miała tutaj siedzieć cały tydzień, to raczej bym nie chciała siedzieć. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś był tutaj na tej wyspie, czy nie, czy jest coś ciekawego do zobaczenia. Miałam nadzieję jeszcze, że mówiąc, że coś też tak ubrałam na pola lawendowe, że zrobię sobie tam jakieś zdjęcia, czy coś nakręcimy fajnego, ale niestety później wyczytałam w internecie, że lawendy kwitną dopiero jakoś w połowie czerwca i w lipcu, więc nawet nie było za bardzo widać, szczerze mówiąc. Także nie udało się, ale przynajmniej wypijam herbatkę lawendową w Kwarze. No i siedzimy, nawet tu jest ładnie całkiem. Dzień dobry, witajcie w sobotę. 2 dni nic nie nagrywałam, po prostu odpoczywałam i pracowałam, montowałam film na YouTube'a, szkolenia online, także też było trochę pracy. No a dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę. Mieliśmy jechać do Splitu, ale niestety dzisiaj troszeczkę pogoda się pogorszyła. No jest pochmurno, ale jest bardzo ciepło, bo jest 25 stopni, także wcale nie jest tak zimno, ale właśnie zamiast... No, thank you. Pan nas zaprosił na wycieczkę łódką, ale na razie idziemy się przejść po prostu. No i właśnie, mieliśmy jechać do Splitu, ale pogoda się trochę pogorszyła. Jest, powtarzam się już, jest ciepło, jest 25 stopni, ale jest pochmurno i trochę kropiło. Stwierdziłam, że jak mam jechać tam godzinę i ma być oberwanie chmury, a tak na to wygląda, to lepiej po prostu zostać bliżej. Jesteśmy w Omiszu, w Omisiu, Boże, nie wiem jak to się mówi, później sprawdzę. Są takie piękne zabudowania starsze, ale po drugie już komunistyczne bloki.
dzisiaj jest w sumie pierwszy dzień, troszeczkę taki pochmurny, ale mogę chodzić bez okularów, także fajnie wszystko dokładnie widzę. I to w sumie jak wejdziecie sobie z głównej ulicy, jakąkolwiek uliczkę, to wszystkie są ładne i wszystko wygląda tak samo. I zawsze trafi się tutaj do centrum. O, kalmarki, ja bym chciała może te kalmary, co ostatnio. Właśnie minęliśmy knajpkę, w której byliśmy 2 lata temu na obiedzie i były pyszne kalmary. Jakiś pan siedział i jadł, także jest to wielce prawdopodobne, że za chwilę tam wrócimy, chociaż mieliśmy dzisiaj później jeść, ale nie wiem, czy będziemy w stanie się powstrzymać. Usiedliśmy w tej knajpce co ostatnio i mój ulubiony ostatnio drink to wino. Wino, lód i woda gazowana. Piję tak wino niemalże codziennie i powiem wam, że bardzo mi to smakuje. To wino jest takie lżejsze, także super na jakieś upały. Zamówiłam sobie kalmary i krewetki i sałatkę. I nawet słoneczko wyszło i chyba już idzie jedzenie. I trwało to jakieś 10 minut. Ten talerz wygląda mega tłusto, bo jest smażone wszystko, ale zobaczcie tutaj na te kalmary. Glitwa, czyli taka roślina trochę jak burak, liście buraka chyba tak się nazywa. Co? Jak bofinka. No coś takiego. I tylko to jest z ziemniakami. Ja wczoraj w domu robiłam bez ziemniaków. Tak. Dzień dobry, w poniedziałek. Dzisiaj zobaczcie, jest pochmurno. A to już wczoraj wieczorem było wiadomo, bo były straszne chmury, jak byliśmy na spacerze. Także plaża o dziwo pusta. Nikt się nie kąpie, tak jak codziennie rano ktoś tam w wodzie się pluskał, to dzisiaj nic, zero. Ja oczywiście od rana praca na tarasie. Codziennie rano zabieram się za montowanie szkolenia. Z takim widokiem jest naprawdę przyjemnie. No i mamy to. Pierwszy raz od tygodnia pada deszcz. Zapowiadali w sumie wczoraj, przedwczoraj, coś tam pokropiło, jak jechaliśmy do Omisza. A teraz, o, właśnie oberwanie chmury. Także dzisiaj taka pogoda. Ale i tak trochę trzeba popracować i później gdzieś pójdziemy na jakiś spacer, także niech sobie na razie pada. I tak coś czułam, jak się obudziłam dzisiaj, bo jestem po prostu nieprzytomna i ciężko mi było się zabrać do pracy. W sumie piję już, słuchajcie, drugą kawę. Raczej piję zawsze jedną, gdzieś tam przed wyjściem, także... biorę drugą, żeby się trochę obudzić, bo jestem nieco zaspana, co zresztą po mnie na pewno też widać. Tak. A teraz jesteśmy na spacerze i idziemy się nabić jakiegoś winka, jakiegoś drineczka. W sumie dawno tak nie chodziliśmy nigdy wieczorem, jak byliśmy na wakacjach, także w sumie nie wiem, który to jest raz od iluś wakacji, że idziemy sobie gdzieś wieczorem. Także nawet się wysmarowałam, a makijaż będzie na Instagramie, znaczy pewnie już był. Powiedz. Ale co mam mówić? Degustujemy dzisiaj wina lokalne. A wyszliśmy z poprzedniego baru i mieliśmy ile kroków do tego? Nie wiem, na jakieś 100 metrów. No. I teraz degustuję chorwackie różowe wino. Jest dobre bardzo, wytrawne. Wytrawne, no to super. I idziemy sobie właśnie w Makarskiej. Pojechaliśmy tutaj troszeczkę pochodzić, chociaż powiem wam, że nie spodziewaliśmy się, że będzie taka piękna pogoda. Także całkowicie jakby plany się posypały, mogłam iść na plażę trochę poleżeć, ale cóż. A na ustach mam szminkę od Glam Shopu z kolekcji z Martą, z Don Celitą. Ta czerwień się pierwszy raz ją nałożyłam, powiem wam, że naprawdę fajnie wygląda, nie jest taka intensywna, tylko taka malinowa troszeczkę i fajnie na ustach leży. Nie czuję, żeby były jakieś przesuszone, fajnie się dokłada, także tak. Zobaczcie, jaki piękny widoczek jest w tej miejscowości z portu. Naprawdę super.
Ogólnie wszystkie miejscowości, w których byliśmy, naprawdę są przepiękne i tak naprawdę każdą można wybrać sobie na wakacje. My zdecydowaliśmy się na to samo miejsce, bo po prostu zależało na tym, żeby był dobry internet, ale gdyby nie to, gdybym miała pewność, że w innym miejscu będzie super internet, to pewnie bym się zdecydowała na inną miejscowość. Tak, niestety jest urok workation, że trzeba też pracować, wysyłać pliki, więc nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby internet był taki jak na przykład na Lanzarote, ale jakąkolwiek miejscowość nie wybierzecie, to myślę, że będziecie zadowoleni, bo w każdej jest tak naprawdę przepięknie. Sesja zdjęciowa przy kościele. Mój mąż o mało nie stracił cierpliwości, ale tak to jest, jak się chce zrobić jedno fajne zdjęcie, to zazwyczaj trwa to po prostu kilkanaście minut. Słońce? Czasem jak robię modelką zdjęcia makijaży, to robię 150 zdjęć i z tego wybieram 3. Także, żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba mieć cierpliwość. Ja potrzebuję cierpliwego fotografa. I zamówiliśmy jedzonko. Ja jak zwykle piję wino białe z gazowaną wodą. Bardzo mi to posmakowało. Wyglądało po prostu przepysznie. Tu jest jakiś, co to było? Stek? Z cielęciny? Coś takiego? Z warzywami. A ja mam tuńczyka w sosie pomidorowym z czerwonym winem i z gniokami. We can stay young forever.